A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Dzisiaj powędrujemy śladami człowieka, który za życia miał w Rzeszowie ulicę swojego imienia i, jak mówili jego przeciwnicy, pozwolił wmurować w ratuszu ołtarzyk na swoją cześć. No i był najdłużej urzędującym burmistrzem miasta. Mowa oczywiście o doktorze Stanisławie Rochu Jabłońskim, który rządził w Rzeszowie łącznie przez 18,5 roku. To właśnie podczas jego kadencji Rzeszów zaczął się zmieniać z zapyziałego galicyjskiego miasteczka w ośrodek, który po latach przykuł uwagę twórców Centralnego Okręgu Przemysłowego. Lista jego dokonań jest bardzo długa. Między innymi za jego sprawą rozpoczęto brukowanie ulic, poprawiono stan kanalizacji miejskiej, oświetlono miasto latarniami gazowymi, wybudowano elektrownię i przebudowano układ ulic. Praktycznie od nowa zbudowano dawny Zamek Lubomirskich, przebudowano nie do poznania miejski ratusz. Jego pomysłem było też zniesienie fantazyjnego w swojej architektonicznej formie gmachu komunalnej kasy oszczędności. Stanisław Jabłoński wywodził się z rodziny szlacheckiej herbu Jasieńczyk, o bogatych tradycjach niepodległościowych. Jego pradziad był konfederatem barskim, ojciec i stryj walczyli w powstaniu listopadowym. Stanisław urodził się w Hermanowej w 1853 roku. Uczył się m.in. w rzeszowskim gimnazjum, a później na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył medycynę. Praktyki odbył w Klinice Chirurgii w Wiedniu. W 1876 roku zamieszkał na stałe w Rzeszowie, gdzie dostał posadę lekarza sądowego. Po 4 latach został ordynatorem szpitala publicznego. Zasiadał w Radzie Miasta, a w 1896 roku został wybrany na burmistrza. Za jego kadencji, jak już wspominaliśmy, rozwój miasta przyspieszył, ale przede wszystkim dzięki jego staraniom Sejm Galicji wydał ustawę o przyłączeniu do Rzeszowa całej gminy Ruska Wieś oraz części Staroniwy i Drabinianki, co upamiętnia do dziś stosowna tablica w rzeszowskim ratuszu. Właśnie ów ołtarzyk, jak to nazwała ówczesna jego opozycja w Radzie Miasta, był solą w oku przeciwników. Nie przysporzyło mu sympatii również nazwanie ulicy jego imieniem. Dodatkowo, jak pisał złośliwie Głos Rzeszowski, zazdroszczono mu stanowisk i pracowitości. Ta niedozwolona kumulacja odbiera też prymariuszowi szpitala najlepszy i najdłuższy czas dnia od zajęć szpitalnych. Okoliczność ta nabiera tym większego znaczenia, jeżeli się zważy, że dr Jabłoński jest zarazem stałym lekarzem więziennym, lekarzem sądowym i znawcą, lekarzem wolno praktykującym, dyrektorem kasy oszczędności, członkiem Rady Szkolnej Okręgowej Miejscowej, Rady Powiatowej. Niektóre zarzuty publikowane w prasie były absurdalne. Podnoszono na przykład to, że na ulicy imienia ówczesnego burmistrza, czyli na ulicy Jabłońskiego, złamał sobie nogę niejaki pan Metal, a odszkodowanie z tego powodu obciążyło podatników sumą 1076 koron. I to też miała być wina burmistrza. Właśnie te stałe utarczki z miejską opozycją i ataki prasowe przyczyniły się do utraty zdrowia na tyle głębokiej, że Jabłoński złożył dymisję z funkcji burmistrza w 1913 roku. Jego następcą został dr Roman Krogulski. Wybuch Wielkiej Wojny Światowej spowodował, że Stanisław Jabłoński raz jeszcze wrócił do zarządzania Rzeszowem i to właśnie on w 1918 roku przejął miasto od Austriaków dla niepodległej Polski. Stanisław Jabłoński zmarł w 1922 roku. Na starym cmentarzu można znaleźć jego grób i mogiły najbliższych mu osób.